Dzień dobry, witam. Dzisiaj będziemy kontynuować temat prawa przyciągania. Skończyliśmy ostatni odcinek na dwóch końcach kija i dzisiaj chciałbym ten temat trochę bardziej rozwinąć i może najważniejsze, powiedzieć ci, co robić, żeby skupić się na właściwym końcu kija i żeby być ostrożnym z afirmacjami, wizualizacjami, ponieważ możesz całkiem niechcący skupiać się na złym końcu kija, tudzież spowalniać manifestację, a w prawie przyciągania przecież chodzi o to, żeby twoje pragnienia, rzeczy, które chcesz, żeby się zamanifestowały w twoim życiu, te rzeczy fizyczne, materialne lub te niematerialne, żeby zamanifestowały się w twoim życiu jak najszybciej. Do zobaczenia za chwilę. Pa! A więc, jak pamiętasz, z każdej negatywnej emocji rodzi się pragnienie czegoś dokładnie przeciwnego. Pragnienie to zamówienie twoje jest otrzymane. Czy twoje being otrzymuje to zamówienie? Od razu, w milisekundę, opracowuje, zbiera te komponenty, które są potrzebne do jego wypełnienia i opracowuje drogę, co się musi zadziać, żeby twoje pragnienie się zamanifestowało w twojej rzeczywistości i wysyła, opracowuje tą ścieżkę najmniejszego oporu do Google Maps i wysyła ci instrukcje, które ty, jak jesteś w odpowiedniej częstotliwości, możesz odebrać i oczywiście za nimi zaufać im i oczywiście za nimi podążać. I mówiliśmy w prawie przyciągania o tym, że im bardziej się na czymś skupiasz, czym zwiększasz tego momentum, im bardziej to momentum jest większe, tym siła przyciągania tej rzeczy jest większa. I że prawo przyciągania nie robi nic innego, niż dopasowuje do siebie częstotliwość wibracji. I prawo przyciągania, to słowo przyciągania, być może jest to ostatni raz, kiedy używam tego zwrotu, choć pewnie mam silne momentum w używaniu tego zwrotu, więc pewnie resztę raz usłyszysz, ale chciałbym zastąpić to prawo przyciągania innym słowem, bo prawo przyciągania nie oddaje mechanizmu, który tutaj wchodzi w grę. Mianowicie, wszystko, czego chcesz, jest na wyższej częstotliwości i wibracji, niż jesteś ty. Jakby była na tej samej częstotliwości wibracji, nie byłoby to twoje pragnienie, tylko byłoby to twoja rzeczywistość. Już byś tym żył. Czy to, co chcesz już tutaj, ty jesteś tutaj. I prawo przyciągania nie polega na tym, że ty przyciągasz do siebie tą rzecz, wmawiając sobie, jestem milionerem, jestem milionerem, jestem milionerem, jestem milionerem. Wstałeś rano, patrzysz w lustro, jestem milionerem. I skupianie się na tym, co chciałbyś być, nie przyciąga tego czegoś do ciebie. To, co chcesz, to skupianie się na tym nie przyciąga tego do ciebie. Same słowa, samo patrzenie w lustro, samą afirmację nie są w stanie obniżyć wibracji twojego pragnienia, żeby zaszło ono do twojego poziomu. Tak naprawdę nic nie jest w stanie obniżyć tego częstotliwości wibracji twojego pragnienia. Więc nie jest to prawo przyciągania. Jest to bardziej prawo podciągania, bo to ty i tylko ty musisz podciągnąć się do wibracji swojego pragnienia. Jak twoje pragnienie jest tutaj, nieważne w jakim temacie, jak twoje pragnienie jest tutaj, a ty jesteś tutaj, to ty musisz się wibracyjnie podciągnąć do swojego pragnienia i jak będziesz na jego częstotliwość, zrealizują się w twoim życiu. Więc nie prawo przyciągania, bardziej prawo podciągania. W tym odcinku chciałem się skupić na tych dwóch końców kija, ponieważ jest to bardzo istotny element prawa podciągania, z którego niewiele ludzi zdaje sobie sprawę. Wyobraź sobie kij. Może nie jest to kij, ale możesz sobie powiedzieć, że to jest kij. Wyobraź sobie kij. I jest to kij. I jak wiesz, każdy kij ma dwa końce. Dwa końce. Bez. Nieważne, jaki długi jest ten kij, czy jest taki, czy ma 4 km, każdy kij ma dwa końce.
I każda cząstka, każda molekuła, wszystko we wszechświecie jest jak ten kij. Ma dwa końce. Na jednej stronie, znaczy z jednego końca, jest to twoje pragnienie, to czego chcesz, to obecność tego, czego chcesz, a na drugiej stronie jest brak tego chcesz w tej samej sekundzie. Trochę jak moneta ma dwie strony, tak? Główka i reszka, i reszka bez główki nie istnieje, bo nie byłoby monetą, tak? Więc każda moneta ma dwie strony. W tej samej sekundzie ta sama moneta. Tak samo jest w każdą cząstką we wszechświecie, tak? Jest, może nawet moneta będzie łatwiej. Wyobraź sobie, że to jest moneta, tak? Nie wiem, ile tam. 4 euro. Z jednej strony jest reszka. Powiedzmy, że reszka to jest to twoje pragnienie, a z drugiej strony jest brak reszki, bo jest tutaj główka i to jest ten brak tego, ta nieobecność, bardzo ładne słowo, nieobecność tego twojego pragnienia. I teraz cały majsztyk? Jest takie słowo? Cały majsztyk polega na tym. Cała sztuka, cała ta finezja tego procesu, bardzo subtelnego procesu, polega na tym, żeby skupiać się na właściwej stronie medalu. Medal jest lepszy niż nawet ten. Na właściwej stronie medalu. Na właściwym końcu kija. I teraz pytanie jest, jak się skupić na właściwym końcu kija? Bo pamiętaj, i skąd wiesz, jak się skupić, to raz, a dwa, skąd będziesz wiedział, że skupiłeś się na właściwym końcu kija? Są pytania, na które chcąc odpowiedzieć, które chcąc sobie wyobrazić, jak na nie odpowiadasz, to strzelasz sobie w stopę, to spowalniasz tą manifestację. Więc za każdym razem, jeżeli skupiasz się na temacie pieniędzy i obserwujesz ich brak przyciągasz, to może złe słowo, ich brak manifestujesz. Na przykład, jeżeli idziesz ulicą i patrzysz na wystawę sklepową i jest tam torebka za 10 tysięcy złotych, i ty sobie mówisz, skandaliczna cena, jak ci ludzie w ogóle mają kasować 10 tysięcy za kawałek skóry z biednego zwierzęcia. Za każdym razem, jak skupiasz się, jak czujesz, nawet nie skupiasz, jak skupiasz się i odczuwasz negatywną emocję, skupiasz się na złym końcu kija, skupiasz się na złej stronie medalu, skupiasz się na braku, na nieobecności, a nie na dobrobycie i na swoim pragnieniu. Nie na istnieniu tych pieniędzy, których chcesz. Jeżeli idziesz i obserwujesz, na przykład stoisz w korku, ktoś podjeżdża bardzo drogim samochodem i od razu ci się aktywują twoje wierzenia na temat drogich samochodów i pieniędzy, jeżeli czujesz wtedy taką emocję, która jest niesatysfakcjonująca, poniżej zera stopni, jak widziałeś odcinek B5, to skupiasz się na złej stronie medalu, na złym końcu kija. Za każdym razem, jak chcesz znaleźć lepszą pracę, ale narzekasz na obecną pracę, skupiasz się na złym końcu kija. Za każdym razem, jak chcesz znaleźć partnera, ale skupiasz się na tym, jaki jesteś samotny czy samotna, skupiasz się na złym końcu kija. Jak mój kolega ostatnio chce pojechać do Indii na 6 miesięcy, ale jedyne, na czym się skupia w tym temacie, to na przeszkodach, na tych powodach, dla których nie może jechać do Indii. I ponieważ nie może jechać do Indii, na tym się skupia, to nie może jechać do Indii, to niemożenie, to niemóctwo, ta niemożność. Ta niemożność pojechania do Indii się manifestuje. Na ostatnich warsztatach w Warszawie, pamiętam, była pani, która bardzo chciała, która zaczęła rozmowę od tego, że chcę być muzykiem i zajmie mi to 15 lat, żeby tam dojść.
Jeżeli tak wierzysz, na tym się skupiasz, to zajmie ci to 15 lat, żeby tam dojść. Więc jak zauważyłeś, jest taki tutaj schemat, może zauważyłeś już do tej pory, że twoje wierzenia są bardzo istotne. Bo pamiętaj, wierzenia to są myśli, które mają bardzo duże momentum. Wierzenie jest niczym innym niż myśl, która po prostu przychodzi do ciebie prawie podświadomie, której nawet nie zdajesz sobie sprawy, której zdajesz sobie sprawę, że ją myślisz, nie wybierasz jej celowo. Ona jak w trybie domyślnym od razu ci się włącza. Jeżeli patrzysz na ten temat, od razu ci się włączają wierzenia, przekonania w tym temacie i te, które ci nie służą, bo nie wszystkie są takie, które ci oczywiście służą. Te, które ci nie służą, spowalniają twoje manifestacje, bo od razu skupiają cię na złej stronie medalu, na złym końcu kija. Takie szczypce. Reasumując, to, co mówisz, kompletnie się nie liczy. To, co myślisz i czujesz gdzieś najbardziej. I teraz są pewne pytania, na które starając się odpowiedzieć, nie służysz sobie, czy nie pomagasz sobie, nie przyspieszasz swoich manifestacji. I na przykład, jak chcesz 1 000 000 złotych, ale nie wierzysz, że możesz mieć 1 000 000 złotych. Bo jak zaczniesz o tym milionie myśleć, no to jak? Ile ja bym nie musiał pracować, żeby ten 1 000 000 zarobić? Skąd ten 1 000 000 ma przyjść? Przecież w loterię nikt ludzie nie wygrywają. Przecież jak będę szedł parkiem, to nie znajdę 1 000 000 złotych. Zaczynasz skupiać się na tym jak. Zaczynasz skupiać się na tym kiedy, ile lat ci to zajmie. Zaczynasz skupić się na sposobie, w jaki to się pojawi w twoim życiu. A pamiętaj, że w każdej sekundzie jest co najmniej 100 różnych dróg. 100 różnych dróg, którymi twój inner being może dostarczyć twoją manifestację. Ty może jesteś w stanie wymyśleć 3, 4, może 5, zależy od tematu. 90% kompletnie nawet nie możesz wymyśleć, a nawet jak one się zadzieją, nazywasz to cudem, choć cudem to nie jest. Ale jest jedno pytanie. Jest jedno pytanie, na które odpowiedź skupia cię na właściwej stronie medalu. Na właściwym stronie kija. I to pytanie jest dlaczego? To pytanie jest dlaczego chcesz takiej manifestacji? Dlaczego chcesz tego pragnienia? Dlaczego chcesz nowej pracy? Dlaczego chcesz partnera? Dlaczego chcesz więcej pieniędzy? Dlaczego chcesz jechać do Indii? Dlaczego chcesz być muzykiem? I jest to pytanie bardzo proste, ale w większości ludzi sprawia ono duży problem, ponieważ ludzie nie mają nawyku nad myśleniem, czego w ogóle chcą. A jak już wymyślą, co chcą, to już kompletnie nie mają pojęcia, dlaczego tego chcą. To pytanie zmusza cię na skupieniu się na emocji, bo umówmy się, wszystko, czego chcesz, to materialne i to niematerialne, chcesz tylko dlatego, że wierzysz, że jak już to będziesz miał, to będziesz czuł się lepiej. Więc wszystko, czego chcesz, chcesz dla lepszej emocji, lepszego samopoczucia, bardziej intensywnej emocji. Bo tak naprawdę nie chcesz 1 000 000 złotych. Nikt nie chce 1 000 000 złotych, żeby się dał na koncie i leżał. To 1 000 000 złotych jest dla ciebie kluczem do twojej wolności. Pieniądze jakby nie są nigdy celem. Pieniądze są tylko środkiem do tego, co chcesz odczuć. I skupiając się na pytaniu, dlaczego czegoś chcesz, to pytanie cię z automatu skupia na emocji. Na przykład. Rozmawiałem wczoraj przez telefon przez 2 godziny z kolegą. Kolega po polsku nie mówi, więc mogę go to spokojnie obgadywać. I kolega powiedział, że on chce jechać do Indii na pół roku. Kolega pracuje dla NHS na jakimś takim oddziale, gdzie tam ludzie zawały mają. Ma dość taką intensywną, bardzo emocjonalnie angażującą pracę i po prostu ona jest dla niego stresująca, za intensywna i chce po prostu odpocząć. Ja go zapytałem, dlaczego chcesz do Indii jechać? Nie mógł mi powiedzieć, ale go przycisnąłem, to okazało się, że chcę powiedzieć, żeby się uspokoił. Chcę pojechać, żeby cieszyć się wolnym czasem. Chcę pojechać do Indii, żeby po prostu ukoić się. Chcę pojechać do Indii,
żeby móc być ze samym sobą. I jak zaczynasz z takim człowiekiem rozmawiać, za mój to około 2 godzin, to dochodzisz do pewnych wniosków. I kluczem teraz, kluczem, poza tym, że skupia się na 3000 różnych powodów, dla których nie może do Indii pojechać, finanse są jednym z nich, kluczem jest tak naprawdę, kluczem w skupianiu się na właściwym końcu kija jest znalezienie tych emocji, które chcesz poczuć, jak otrzymasz swoje manifestacje tu i teraz. To znaczy, jeżeli chcesz pojechać do Indii na pół roku, żeby znaleźć spokój, musisz najpierw znaleźć spokój tu i teraz, żebyś mógł pojechać do Indii, żeby się Indie zamanifestowały w twoim życiu. Bo mówię, to też nie muszą być Indie, to będzie to pragnienie, które dostarczy ci tych emocji. Bo jak wygrasz konkurs krzyżówkowy i wycieczką będzie Bora Bora zamiast Indii, też nie będziesz narzekał, bo rezultat będzie ten sam. Krótko mówiąc, jeżeli Indie są tutaj, o Bora Bora, ładnie brzmi. Bora Bora jest tutaj, tak? A ty jesteś tutaj i chcesz być tutaj dla spokoju, dla wyciszenia, dla relaksu. Musisz znaleźć relaks tu i teraz, wyciszenie tu i teraz, spokój tu i teraz, bo tylko ta emocja podniesie twoją wibrację i wtedy bam! 4:44, moja magiczna godzina, nie wiem, czy widzicie. Wracając do naszego tematu. Adam, skup się. Kwestii pieniędzy. Jeżeli chcesz 1 000 000 złotych, czy jakiekolwiek pieniądze, kwota jest kompletnie nieistotna. Jeżeli chcesz pieniądze, więcej pieniędzy, może zostawimy 1 000 000 oczywiście, bo dla niektórych 1 000 000 to w ogóle jest nic, a dla niektórych 1 000 000 to jest tak dużo, że za dużo, żeby w ogóle mogli uwierzyć, że mogą mieć 1 000 000. Więc po prostu zróbmy tak, że więcej pieniędzy. Jesteś więcej pieniędzy, żeby poczuć wolność, żebyś poczuć wolność wyboru, żeby poczuć się, że stać cię na coś, żeby poczuć to bezpieczeństwo, które w twojej opinii pieniądze ci dają. Chociaż jedyne bezpieczeństwo, jakie ci daje, to jest połączenie z twoim inner being. Musisz poczuć te emocje tu i musisz znaleźć te emocje tu i teraz, gdzie jesteś. Bo jak tu te emocje znajdziesz, są to wszystko pozytywne emocje. Te emocje podciągną cię do wibracji więcej pieniędzy i te więcej pieniędzy się bawi w twoim życiu. I teraz jak? Jak zarabiasz 3000 miesięcznie, to możesz przecież sobie powiedzieć, 3000 to nie jest tak źle. Przecież niektórzy zarabiają 1000. 3000 dostaję co miesiąc. Przecież nie jest też tak, że wydaję na czynsz 3000. Zostały mi jakieś pieniądze do mojej dyspozycji. Więc mam wolność wyboru. Jak jadę do McDonalda, to mogę sobie wybrać między Big Maciem a zestawem Happy Meal. Więc mam wolność wyboru. Ludzie, którzy teraz mają więcej pieniędzy, kiedyś też ich nie mieli. Więc zamiast sobie mówić, jestem milionerem, jestem milionerem, jestem milionerem, czyli mówiąc słowa, w które tak naprawdę nie wierzysz, znajdź pozytywne aspekty twojej sytuacji w jakimkolwiek temacie, które A są prawdą, czyli wierzysz w nie, bo pamiętaj, że wibracje są najważniejsze, a B są pozytywne w sensie podciągają cię do wibracji tego, co chcesz. I ja mam nadzieję, że to wszystko ma sens. Nie jest to proste. Znaczy, może tak. To jest bardzo proste. Nie jest to łatwe, zwłaszcza na początku, bo tego momentum jeszcze nie ma, ale to momentum się zbuduje, bo prawo przyciągania. Może prawo przyciągania, prawo podciągania są dwa inne prawa. Patrz, to jest pytanie. Bo jak momentum, to rzeczywiście przyciągasz kolejne myśli. Tak. Tak. Prawo przyciągania, prawo podciągania są dwie inne rzeczy. Prawo podciągania będzie elementem prawa przyciągania.
Więc zamiast stać przed lustrem i mówić sobie, że jestem milionerem, w co nie wierzysz, albo nie czujesz się, że jesteś milionerem, znajdź pozytywne stwierdzenie, które podciąga cię do wibracji twojego pragnienia, ale które jest prawdziwe tu i teraz, w które wierzysz tu i teraz, które rodzi w tobie pozytywną emocję tu i teraz. Bo to ta pozytywna emocja jest potwierdzeniem tego, że twoja myśl, twoja perspektywa jest bliższa perspektywie twojego inner being. O emocjach zapraszam na odcinek W5, bo tam to wszystko było pięknie opisane. Krótko mówiąc, to jak się czujesz jest najważniejsze. Najważniejsze. Jak wejdziesz na moją stronę i zobaczysz motto Get happy, stay happy and great things will come your way. Nie ma nic bardziej, nie dodaje tego procesu. Naprawdę. Bycie pogodnym, bycie pozytywnym, bycie w dobrym nastroju jest najważniejsze. Jest to jeszcze bardziej piękniejsze, dlatego że jeżeli bycie pogodnym, pozytywnym, w dobrym nastroju jest jedyną ceną, którą musisz zapłacić za lepsze życie, to nie masz nic do stracenia. Nie masz nic do stracenia. Jedyne, co masz do stracenia, to poczuć się troszkę lepiej. Bo jak już wspominałem wcześniej, ta podróż odtąd, dotąd, ta podróż musi być na tyle przyjemna, że czy dojdziesz dotąd, czy dotąd, czy dotąd, kompletnie nie będzie miało znaczenia. Musisz znaleźć satysfakcję tu i teraz, tu gdzie jesteś i w tej podróży, w tym procesie, żeby na tyle, żeby to, czy dostaniesz milion, czy 884 tysiące, nie będzie miało znaczenia. W każdej manifestacji, w każdym temacie. Ta podróż jest dużo ważniejsza od tej destynacji. Mam nadzieję, że ma to wszystko sens. Reasumując, podlewanie chwastów i podlewanie słoneczników, ten wybór, ta jedyna potęga teraźniejszości, jest twoim jedyną decyzją tak naprawdę, którą musisz podjąć w każdej sekundzie swojego życia. Czy skupisz się na słonecznikach? Na twoim na pożądanym, na satysfakcjonującym? Na pozytywnych emocjach, czy skupisz się na chwastach, na niechcianym, na negatywnych. Im bardziej skupiasz się na słonecznikach, tym zwiększasz bardziej ich momentum. I pamiętaj, prawo przyciągania, bo pamiętaj, że jak zaczniesz myśleć jakąś myśl, przez jakieś 15, 20, 30 sekund, prawo przyciągania, żeby dostroisz się do wibracji tej myśli i prawo przyciągania przyciągnie ci inną myśl. Jakieś inne wspomnienie z przeszłości. Ktoś coś kiedyś powiedział i do ciebie wróci nagle, ci się przypomnie. Tak działa prawo przyciągania. Więc prawo przyciągania działa na ciebie cały czas. W kwestii manifestacji czego chcesz. Bardziej chodzi o prawo podciągania. Bo prawo przyciągania może cię na siłę do tej manifestacji przyciągnąć. Nikt cię nie może za fraki złapać i do góry podciągnąć, a ty nie jesteś w stanie tej wibracji, tego pragnienia w dół ściągnąć. Nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie zmienić wibracji absolutnie niczego, nikogo poza sobą. I to musisz przyjąć jako fakt, dlatego nie możesz nigdy zmienić żadnej okoliczności na bardziej tobie sprzyjającą. Nie możesz naprawdę ludzi zmienić, żeby byli dla ciebie milsi. Możesz tylko zmienić swoją wibrację, swoją perspektywę, swoją percepcję. Wracając do momentu. Jeżeli skupiasz się, że podrywasz słoneczniki, słoneczniki stają się większe i ich prawo do przyciągania jest większe. Czyli jak skupisz się na słonecznikach, zaczniesz je podlewać, będzie coraz bardziej łatwiej się na tych słonecznikach skupić, bo inne myśli do ciebie przyjdą. Percepcja ci się zmieni, że będziesz miał po prostu większy nawyk patrzenia na słoneczniki niż na chwasty. W kwestii twojego pragnienia i naprawdę nie musisz, to jest bardzo istotne, naprawdę nie musisz przypominać nikomu,
ani swojemu NetBeing, ani sobie, czego chcesz. Mówienie sobie, chcę milion, rysowanie sobie czegoś na ścianie i przypominanie sobie, że to jest to moje jedyne pragnienie. Jest naprawdę bardziej ci szkodzi niż pomaga, bo a twój NetBeing nie potrzebuje. Absolutnie nie potrzebuje przypomnienia niczego. Twój NetBeing zna każde twoje pragnienie od pierwszego oddechu, który wziąłeś na tej pięknej planecie Ziemia. Więc nie wiem, ile masz lat, 20, 30, 40, od 20, 30, 40 lat pragniesz i ci życia nie starczy, do pragnienia wszystkie się zamanifestowały. Nie musisz swojemu inner being przypominać. Twój inner being wie, które pragnienie w danym momencie dla ciebie najważniejsze i na które pragnienie jesteś gotowy. Bo pragnienia się, te manifestacje pojawiają się w twoim życiu w tym momencie, kiedy jesteś na nie gotowy. Nie możesz otrzymać manifestacji, na którą nie jesteś gotowy. Nie możesz otrzymać miliona, jak sobie z tysiącem nie radzisz. A C to skupianie się na tym swoim pragnieniu. Patrzenie na tą ścianę codziennie i widzenie tego samochodu, który sobie przykleiłeś pół roku temu, czy 6 lat temu, może bardzo prawdopodobnie lub bardzo często przypomnisz sobie o tym, że nie masz tego samochodu, że to pragnienie się jeszcze nie zrealizowało, że już 6 lat na tej ścianie wisi i nic. Wręcz możesz się przekonać, że prawo przyciągania, podciągania nie działa. Więc jedyne, co możesz sobie, z czym możesz sobie pomóc, to raz na jakiś czas, jak jakiś taki trigger się pojawi w twojej rzeczywistości, który ci przypomni o twoim pragnieniu, skup się na tym, dlaczego chcesz tego pragnienia i w tym samym temacie szukaj satysfakcji tu, gdzie jesteś, w tym samym temacie. W tym samym temacie. Jak chcesz nowej, lepszej pracy, musisz polubić tą pracę, którą masz. Musisz znaleźć satysfakcję w pracy, którą masz. Bo nawet jak włożysz to wysiłek, jak wyślesz 4000 CV, na pewno jakieś oferty dostaniesz. Pójdź do tej nowej pracy, a tam będzie tak samo albo jeszcze gorzej. Tak, cię będą ludzie obgadywali. Szef ci będzie mobbował, jest takie słowo. Przed czymkolwiek chcesz uciekać, nie możesz przed niczym uciekać. Przed cokolwiek złego jest w tej obecnej pracy, jeżeli skupisz się na tym, to przyciągniesz do nowej pracy. Więc musi wiedzieć, dlaczego szukasz nowej pracy i znaleźć satysfakcję tu, gdzie jesteś. Bo ta satysfakcja, gdzie jesteś, jakby podciąga się do wibracji tego, czego chcesz, jaki by to nie był temat. Mam nadzieję, że to ma sens. Ja mam tak, że mogę o tym godzinami rozmawiać, więc chyba nie ma lepszego sposobu na podniesienie swojej wibracji, na identyfikację wierzeń, które ci nie służą w twoich manifestacji, w twoim ogólnym poczuciu szczęścia, bo to ludzie często aplikują prawo przyciągania, pozyciągania do rzeczy materialnych. A tak naprawdę wszyscy po prostu chcemy być szczęśliwi. Więc nie ma lepszego sposobu, metody na podniesienie swojej wibracji, na identyfikację swoich negatywnych wierzeń, które ci nie służą, niż uczestnictwo w warsztatach, na które z Łukaszem serdecznie zapraszamy. Pod wideo znajdziesz pewnie link. Czy to już wszystko? Chyba tak. Nic mi do głowy nie przychodzi. Reasumując, to jak się czujesz jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego niż twoje samopoczucie. Nie ma nic ważniejszego niż twój optymizm. Nie ma nic ważniejszego niż twoje podlewanie słoneczników. Nie mam żadnego pojęcia, czym będzie kolejny odcinek. Myślę, że InnerBeing mnie zainspiruje. Do zobaczenia. Pa!